Ten czas tak szybko pędzi, że my za chwilę będziemy śpiewać 40 lat minęło, a nie 15 lat minęło, chociaż na razie minęło 15 lat. I nie mogę w to uwierzyć, że to już 15 lat odkąd zaczęłam studia i odkąd powstał kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pamiętam swój pierwszy dzień na uczelni, pamiętam pierwsze dni wykładowe, pamiętam nawet kogo pierwszego poznałam ze swojego rocznika. Tak dużo się działo w ciągu tych 5 lat, kiedy studiowałam dziennikarstwo, że trudno mi jest cokolwiek teraz wypunktować konkretnie i powiedzieć, że to są najfajniejsze momenty. Tych momentów było mnóstwo. Uwielbiałam absolutnie swój rocznik. To były osobistości, które prawie dorównywały już naszym wykładowcom, których serdecznie tutaj pozdrawiam. Cała kadra pedagogiczna, myślę, że nieraz miała z nami pod górkę troszkę, bo my byliśmy bardzo niesforni i chętni do dyskusji i jednak no, podważaliśmy nawet czasami stanie wykładowców, więc z tym też musieli się mierzyć. Podziwiam wytrwałość, naprawdę niektórych podziwiam wytrwałość, ale ta wytrwałość była też po naszej stronie, bo faktycznie jako rocznik robiliśmy rzeczy, których być może wcześniej nie robili inni albo nie robili na taką skalę, a ci wykładowcy, którzy zauważali, że nam się chce, że jesteśmy zdeterminowani, umożliwiali nam działanie. Oni naprawdę nam nie przeszkadzali studiować i dzisiaj po 15 latach, no, chyba bym chciała po prostu za to podziękować całej kadrze dydaktycznej, pedagogicznej, która pracowała z nami w tym moim okresie, czyli 2007-2012. Czym te studia dla mnie były? W tamtym momencie powiem, że wszystkim, bo od tego zaczęła się moja przygoda z dziennikarstwem, z filmowaniem, z fotografią. To naprawdę miało miejsce podczas studiów. Ja tę drogę wybrałam świadomie, dlatego też znalazłam się na takich studiach. Nie mieliśmy studia telewizyjnego, montażowni, pracowaliśmy naprawdę na kolanach na komputerze pożyczonym od kogoś, z jednym oprogramowaniem, kilka osób na raz miało do niego dostęp, więc to wydaje się jak jakaś prehistoria, a naprawdę tak było. Instytut bardzo się rozwinął, kierunek bardzo się rozwinął, co mnie niezwykle cieszy, ale wracając do tego, co było, bardzo doceniam to i tutaj Asia kieruje te słowa do Ciebie, że wykładowcy, którzy prowadzili z nami zajęcia, naprawdę próbowali nas też wciągać w ten świat mediów. Asia, gdyby nie Twoje zapytanie, czy chcę pracować z Tobą jako Twoja asystentka podczas realizacji programu Pytając o Boga, czy podczas realizacji programu Nauka, nie nauczyłabym się tego, co umiem. Naprawdę. I to nawet nie chodzi o to, że ja nauczyłam się tam filmować i montować. Nie, ja zajmowałam się tam zupełnie innymi rzeczami, takimi jak dokumentacja, jak przygotowanie scenariusza, jak w pewnym sensie wprowadzenie zmian reżyserskich na planie, kiedy coś się dzieje, co było zaplanowane, a pojawić się z jakichś powodów nie mogło. To dzięki Tobie i pracy z Tobą na planie, z ekipą wyjazdową przeżyłam absolutnie szkołę życia, jeśli chodzi o plany filmowe i realizacje filmowe. A może właśnie dlatego, że to się wydarzyło w tamtym czasie, że z osoby, która nie ma doświadczenia, muszę w ciągu pół godziny stać się osobą odpowiedzialną za plan, ustawienie kamer, ustawienie świateł, kadrowanie, jakby usadowienie naszych bohaterów, w którym miejscu, gdzie, jak, ile ta rozmowa ma potrwać, pilnowanie całego czasu, bo to odpowiadała wtedy jedna osoba, wyobrażacie sobie. Po przejściu załamania absolutnie nerwowego musiałam się pozbierać, trochę to trwało, bo 3 godziny, ale jak już się zebrałam, no to po prostu robiłam to. Wszystko tak zwaną metodą na czuje, ale jakoś to się wszystko udawało. Faktycznie ten czuj chyba był właściwy, bo i odcinek powstał, i ekipa przetrwała, i wszyscy wrócili do domu cali i zdrowi. Ale no właśnie, gdyby nie ta propozycja, gdyby nie wyciągnięcie tej ręki, gdyby nie danie tej szansy, to pewnie takich emocji bym nie doświadczyła. Pewnie w sytuacji, kiedy musiałam już stawić czoła na swoich pierwszych nagraniach, kiedy to ja za nie odpowiadałam, byłabym bardziej zestresowana. A tak, prawda jest taka, że no, ten stres ze mnie zdjęliście wtedy. Tak na koniec chciałabym chyba powiedzieć, że w momencie, kiedy obroniłam pracę magisterską, rozpoczęłam pracę w przeglądzie sportowym i ja rzeczywiście nie miałam obaw, że sobie poradzę, że jeśli się chce, to można. I tę pewność zdobyłam na studiach.